Magda Żakowska, witam Państwa. W nocy na pogodę wpływać będzie niż znad Łotwy i Estonii i towarzyszący mu front, który popsuje pogodę niemalże w całym kraju. Z północnego zachodu popłynie teraz nieco chłodniejsze polarnomorskie powietrze. Za sprawą frontu prawie w całym kraju nie tylko zachmurzenie duże i całkowite, do tego opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Bez opadów tylko na południowym wschodzie, a na wybrzeżu popadać może chwilami intensywniej. Na termometrach nad ranem przeważnie od minus 1 do minus 3 stopni cieplej, na zachodzie i południowym zachodzie tu 0 lub plus 1. Jutro nadal zostaniemy pod wpływem niżu, którego centrum przesunie się nad Finlandię. Z północnego zachodu płynąć będzie to chłodne polarno-morskie powietrze, a front zaznaczy się głównie na północnym zachodzie. I tak pogoda zostanie podzielona wzdłuż linii Suwałki, Łódź. I tu powyżej tej linii mamy zachmurzenie duże, opady śniegu, deszczu ze śniegiem, na zachodzie przechodzące w deszcz, a na południe od tej linii jest szansa na przejaśnienia. Wspomniana linia od Łodzi pociągnie się jeszcze wzdłuż kierunku południowo-zachodniego. Na termometrach od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 na krańcach południowych i południowo-zachodnich. W regionie w nocy też zaznaczy się front, zatem dużo chmur, opady śniegu, deszczu ze śniegiem, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni na termometrach minus 1, a w Tucholi minus 2 stopnie. Jutro bez większych zmian, czyli nadal sporo chmur, opady śniegu, deszczu ze śniegiem, jest szansa na pierwsze chwilowe przejaśnienia. Na termometrach 1 lub 2 stopnie nie zmieni się kierunek wiatru, powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie nieznacznie się wahać, jutro w południe barometry pokażą 1001 hektopaskali. W kolejnych dniach więcej rozpogodzeń, ale będą też słabe opady śniegu. No i na koniec tygodnia w ciągu dnia termometry pokażą nieco poniżej zera. Do zobaczenia.